Mówiąc o błogosławieństwie par homoseksualnych, to co robi arcybiskup Fernandez, on wychodzi z kościoła. Człowiek mający takie przekonania nie może być katolikiem. On nie tylko, że jest katolikiem, tylko jeszcze odpowiada za czystość doktryny katolickiej. Wyobraźmy sobie teraz, że arcybiskup Fernandez zaczyna wprowadzać swoją naukę w życie, że na przykład polscy teologowie, czy profesorowie teologii moralnej albo się do tego dostosują, to znaczy albo przejmą ten błąd i będą go szerzyć, albo się temu przeciwstawią. Władza jest w ręku wtedy kardynała Fernandez. I na przykład można zostać upomniani, albo może im zostać odebrane prawo nauczania katolickiego, albo wersja skrajniejsza jeszcze, mogą w ogóle zostać pozbawieni funkcji, wyrzuceni z miejsc, gdzie nauczali. Czyli zobaczmy, do czego to doszło już. Bo to nie jest jakaś zawiła kwestia teologiczna, o czym mówimy. To jest kwestia absolutnie podstawowa antropologicznie, bo akceptacja tego, co głosi arcybiskup Fernandez, czyni z katolicyzmu radykalną forpocztę genderyzmu. Sprawia, że Kościół staje się rzeczywiście w tym dosłownym tego słowa znaczeniu Kościołem antychrysta.